Jezus głoszący błogosławieństwa, program swojego królestwa, jest pierwszym błogosławionym, czyli szczęśliwym. Jest szczęśliwy nie przez to, że jest ubogi, że cierpi prześladowanie, że jest cichy i łagodny, ale przez to, że wszystkie sytuacje związane ze swoim człowieczeństwem przeżywa w łączności z Ojcem. My, uczniowie Jezusa, mamy iść w Jego ślady. Tym, co ma nas uczynić szczęśliwymi, to nie nasze bogactwo i nasze nadmiary, nie nasz brak i nasze ubóstwo, ale przeżywanie wszystkiego i zawsze z Jezusem. Jezu, uczyń nas prawdziwie szczęśliwymi przez Twoją obecność przy nas.